Sporo osób ostatnio dopytywało się w ogóle, co u ciebie słychać, a ponieważ teraz mieliśmy wakacje, no to z reguły dzieje się niedużo, ale u ciebie chyba trochę się dzieje, bo sporo jeździsz, podróżujesz, gdzieś tam obozujesz. Możesz coś powiedzieć więcej, co ostatnio robiłeś? No tak, byłem ostatnio na wielu obozach treningowych. Pierwszy obóz to był obóz Pretorian Gorzów Wielkopolski wspólnie z Tomkiem Szczerkiem w Kołobrzegu. Moja miłość do zapasów wciąż trwa i będzie trwała, stąd wizyta w Kołobrzegu u Tomka Szczerka. No a był to wstęp do takiego, wstęp również do trenowania brazylijskiego jiu-jitsu. Na kolejnym obozem był obóz Linke Gold Team, prowadzony przez Mariusza i Maćka Linków. No i dostałem tam purpurowy pas. No i adrenalina Faj Częstochowa przystąpiła tym samym do wielkiej rodziny Linke Gold Team. A dlaczego Obecnie. właśnie zdecydowałeś się w ogóle na taki ruch? No przede wszystkim sam siebie nie będę uczył brazylijskiego jiu-jitsu, i postanowiłem, że przystąpić do rodziny Linkę, ponieważ mam wielki szacunek do Mariusza Linkę i do tego, co robi i tego, jak wychowuje swoich adeptów, i w związku z tym dołączyłem do tej wielkiej rodziny Linkę Goldstein. A też ostatnio sporo mówiło się o twojej kolejnej walce w KSW. No jakoś tak te ostatnie wydarzenia pokazują, że to się cały czas ten temat tak ulega rozmyciu. Powiedz, co w ogóle dzieje się w sprawie twojej kolejnej walki? Najprawdopodobniej już na 99% będę bił się w grudniu na KSW. No, obecnie jestem jeszcze na obozie w Zakopanem, obóz Arachionu Olsztyn, gdzie kończę przygotowania do swojej kolejnej walki zagranicznej, która odbędzie się we wrześniu. A coś więcej możesz powiedzieć, gdzie, w jakiej organizacji ta walka? Będę bronił pasa Celtic Gladiator w Irlandii. Na szczęście Celtic Gladiator zmienił właściciela i poprzedni właściciel troszeczkę oszukiwał zawodników. Obecny właściciel jest bardzo konkretną osobą. Również jest to Polak i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No, walka będzie 7 września, także już praktycznie za 2 tygodnie. Te obozy właśnie były po to, żeby te obozy były przygotowaniami do tej walki. Tak naprawdę od początku wiedziałem, że Celtic Gladiator będzie chciał, żebym bronił tego pasa. No i tak to zostało, nie? A cokolwiek mówili o tym, z kim będziesz walczył i bronił tego pasa? No na razie jeszcze nie wiadomo. W ciągu 2-3 dni będzie wiadomo przeciwnik. A też wracając do tematu KSW, o tym wspomniałeś, że będziesz walczył w grudniu, natomiast sporo też mówi się o tym, o twoim potencjalnym rewanżu z Danielem Dowdą. Czy w ogóle według ciebie to ma sens i czy ty coś wiesz, że to właśnie może być on? To znaczy, na pewno w grudniu nie będę się z nim bił, ponieważ tam on zaczął troszeczkę później przygotowania. Ja już zacząłem 2 miesiące temu przygotowania, także wiem na pewno, że w grudniu to nie będzie on moim przeciwnikiem, ale tak. Szykowaliśmy się do tej walki, miałaby ona sens, ponieważ wtedy, kiedy widzieliśmy się, tam Daniel miał problemy rodzinne i gdzieś może to go rozprogramowało, i postanowiliśmy jeszcze raz stoczyć pojedynek i czekamy po prostu, aż Daniel będzie w pełnym treningu i wtedy będzie najprawdopodobniej walka. No, miejmy nadzieję, że będzie to na KSW 26. A powiedz tak odnośnie prywatnych wydarzeń w twoim życiu, bo ostatnio wśród fanek zapanował chaos, ponieważ chodzą słuchy, że się zaręczyłeś. Możesz coś więcej powiedzieć? Ale na pewno nie ma żadnego chaosu wśród żadnych fanek, ponieważ nie mam żadnych fanek. Tak, zaręczyłem się, byłem na wakacjach, miałem kolejny wypadek samochodowy. To jeszcze w sprawach prywatnych, nie wiem, miałem stuczkę, To no ile tych żyć jeszcze życie, zostało Krzysztofowi życie. Kułakowi? Bo to już chyba 4 takie wypadki były mocne. No jeszcze 8-9 żyć na pewno. A, no to Zawsze dobrze. spadam na 4 łapy, zawsze tak było, przynajmniej w MMA. Jak wyglądały te zaręczyny? Gdzie, wiesz, jakieś szczegóły, co powiedziałeś, co powiedziała twoja pani, przyszła żona i tak dalej?
Zaręczyny odbyły się na pięknej wyspie Korfu podczas wycieczkowego rejsu na wyspę Antipaxos. Wyłowiłem pierścionek z dna plaży i wręczyłem narzeczonej. I tyle. Bez wahania powiedziała tak. Tak, dokładnie. Na koniec, czy będzie jakaś relacja z tego wyjazdu do Irlandii, tak jak było to poprzednio? No, postaram się tym razem ja napisać. No, mniej bardziej emocjonalnie będę do tego podchodził, ponieważ czytając kontrakt, wszystkie punkty były dokładnie czytane i tym razem kontrakt jest w pełni, że tak powiem, satysfakcjonujący mnie. Tym razem mam nadzieję, że pobyt w Irlandii będzie skutkował dalszą współpracą moją z tą organizacją i oraz innymi Polakami. A właśnie, odnośnie tam innych Polaków, czy coś słyszałeś o jakichś polskich zawodnikach, którzy też tam będą walczyli, bo oni zawsze wybierali sporo naszych rodaków. Znaczy, wiem, że miał bić się Kongo, ale nie potrafią znaleźć do niego przeciwnika na dzień dzisiejszy. Też widziałem, jak wbiegałem na Kasprowy Wierch, że też biegał na górę, także na pewno też jest w fazie przygotowania, ale czy będzie się bił? No, miał się bić, ale szukali dla niego przeciwnika, nie? Dobrze, w takim razie jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wywiad i życzę powodzenia. No, dzięki, cześć.